W dzisiejszych czasach odkrywamy egzoplanety odległe o tysiące lat świetlnych. Schodzimy w głębiny oceanów i zdobywamy najwyższe szczyty. Rozwijamy fizykę kwantową i budujemy komputery kwantowe. Ale z jakiegoś powodu wciąż nie potrafimy rozgryźć tych dziwnych świateł na nocnym niebie. Wiele nadal spowija tajemnica, niektóre mogą okazać się szokującymi odkryciami, a inne są fałszerstwami na dużą skalę. Zacznijmy od enigmatycznych, płonących kul. Światła te regularnie pojawiają się w pobliżu miasta Marfa w zachodnim Teksasie. Są wielkości piłki do koszykówki i pojawiają się znikąd w środku nocy. Kilka razy do roku migoczą, dzielą się na dwie części, po czym znikają na nieboskłonie. Od kilku pokoleń ludzie dostrzegają światła w różnych kolorach, między innymi niebieskie, białe, żółte. Ich istnienie wcale nie jest legendą miejską, ale faktem potwierdzonym przez naukowców, którzy jednak wciąż muszą wyjaśnić naturę tego zjawiska. Miejscowy pasterz po raz pierwszy zauważył światła w Merfie w 1883 roku. Początkowo myślał, że są to ognie rozpalone przez apaczów. Sąsiedzi powiedzieli jednak mężczyźnie, że również widzieli te tajemnicze światła. Wszyscy razem postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście chodzi o apaczów, i okazało się, że nie. W miejscu, nad którym latały światła, nie było żadnych śladów ognia. Następnie w latach 40. XX wieku piloci z najbliższego lotniska Midland również dostrzegli te światła. Oczywiście chcieli poznać tajemnicę tego zjawiska, ale tak jak poprzednicy, niczego się nie dowiedzieli. Coraz więcej ludzi widziało to na własne oczy. Część była przekonana, że to statki pozaziemskiej cywilizacji. Inni twierdzili, że to dusze błąkających się duchów. Jednak naukowcy wysuwali bardziej realistyczne hipotezy. Grupa studentów fizyki przeprowadziła własne śledztwo i odkryła, że owe światła były reflektorami samochodów przejeżdżających przez najbliższą autostradę. Niektóre światła rzeczywiście wyglądają jak reflektory aut, ale co z tymi, które wzbijają się w niebo i zmieniają kolory? Może to być złudzenie optyczne, które pojawia się, gdy warstwa zimnego powietrza naciska na ciepłe. Ten sam efekt wizualny można zaobserwować na oceanie, kiedy wydaje nam się, że statek unosi się w powietrzu na horyzoncie. Ale jeśli faktycznie chodzi tu o reflektory lub złudzenie optyczne, rodzi się pytanie, dlaczego ludzie widzą te światła tylko kilka razy w roku? Inne wyjaśnienie dotyczące pochodzenia tego zjawiska sugeruje, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju świateł bagiennych. Możecie zobaczyć tajemnicze jasne kule unoszące się ku niebu w środku nocy. Substancje organiczne, takie jak gałązki, liście i powalone drzewa, rozkładają się na wilgotnych obszarach i emitują gazy, fosfinę i metan. Gdy związki te wchodzą w kontakt z tlenem, zapalają się. W zachodnim Teksasie nie ma jednak odpowiednio wilgotnych miejsc tego rodzaju. Skąd więc może pochodzić ten gaz? W głębinach tego regionu znajduje się wiele złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a wszystkie te substancje mogą zawierać fosfinę i metal. Brzmi to całkiem logiczne, ale naukowcy nie potwierdzili jeszcze tej wersji. Inżynier lotniczy James Bunnell wyjaśnił naturę świateł z Marfy, interpretując je jako niezwykły ładunek elektryczny. Substancje stałe, takie jak minerały i różne kryształy, generują energię elektryczną pod ciśnieniem. I ta podziemna energia wybucha w postaci wielokolorowych świateł. Naukowiec nie był jednak w stanie udowodnić swojej teorii. Światła z Marfy wciąż pozostają tajemnicą. Może wy macie jakiś pomysł, skąd się biorą? Inne światła zaskakują ludzi w Norwegii, w miejscowości Hesdalen. Światła w Hesdalen, w przeciwieństwie do innych podobnych zjawisk, często pojawiają się na nocnym niebie. I oczywiście ludzie wielokrotnie rejestrowali je za pomocą kamer. W latach 1981-84 światła z Hesdalen pojawiały się od 10 do 20 razy w tygodniu. A obecnie ludzie obserwują je od 10 do 20 razy w roku. Te gigantyczne kule unoszą się w powietrzu, pulsują, migają i poruszają się z zawrotną prędkością. Mogą wisieć w powietrzu od kilku sekund do kilku godzin i choć ludzie nieraz nagrali je, naukowcy wciąż nie są w stanie ich rozszyfrować.
Wiadomo, że światła z Hesdalen są bardzo jasne i jeśli zrozumiemy ich naturę, być może uda nam się stworzyć źródła światła wykorzystujące tę nieznaną alternatywną energię. Jak dotąd powstało kilka teorii w tej sprawie. Fizycy sugerują, że kule pojawiają się, gdy chmury pyłu zawierającego skand zapalają się w powietrzu. Jest to metal o jasnym, srebrnym kolorze. W dolinie, w której ludzie obserwują światła z Hesdalen, znajduje się wiele złóż tej substancji. Inna hipoteza mówi, że kule są wynikiem gromadzenia się makroskopowych kryształów w plazmie, która powstaje, gdy powietrze jest zjonizowane i bla, bla, bla. Krótko mówiąc, jest to bardzo złożona hipoteza naukowa, która nie została potwierdzona. Naukowcy potrzebują niemałych funduszy na badanie świateł z Hesdalen. Badacze starają się przyciągnąć inwestorów, głosząc, że zrozumienie rządzącego tym zjawiskiem mechanizmu może doprowadzić do gwałtownego rozwoju technologii opartych na świetle. Jedne z najsłynniejszych świateł na świecie pojawiły się w Phoenix w 1997 roku. Dziesiątki tysięcy ludzi widziało tego dnia dwa dziwne zjawiska. Pierwszym z nich był gigantyczny latający trójkąt. Około godziny 20 na niebie ukazało się kilka świateł ułożonych właśnie w tę figurę. Przeleciały w równym szyku przez stolicę Arizony i zniknęły daleko na niebie. Drugi świetlny pokaz rozpoczął się 2 godziny później. Ludzie zauważyli światła unoszące się na niebie, które tym razem nie tworzyły trójkąta i poruszały się zupełnie swobodnie. Płonęły jasno, leciały w różnych kierunkach i znikały za pasmem górskim na południowy zachód od Phoenix. Ludzie byli przerażeni. Dzwonili na policję i zgłaszali to niecodzienne zjawisko. Wielu było przekonanych, że to statki pozaziemskiej cywilizacji. Wkrótce jednak nadeszło wyjaśnienie. Oba incydenty były wynikiem ćwiczeń samolotów. W pierwszym przypadku chodziło o kilka samolotów ustawionych w trójkątnym szyku. Po prostu przeleciały nad miastem i wylądowały w pobliskiej bazie lotniczej. W drugim przypadku odbywały się ćwiczenia z użyciem rakiet świetlnych. Kilka samolotów zrzuciło je, po czym przez długi czas zlatywały w kierunku Ziemi na malutkich spadochronach. Spłonęły w powietrzu, a następnie zniknęły za pasmem górskim. Ma to sens? Z tym, że prawie 10 lat później znów wydarzyło się coś dziwnego. 21 kwietnia 2008 roku komisariat policji w Phoenix bombardowano setkami wiadomości od zaniepokojonych mieszkańców, którzy widzieli osobliwe światła na niebie. 4 jasne kule unosiły się nad miastem, zmieniając swój kształt. Stawały się trójkątne, potem prostokątne, a następnie znikały jedna po drugiej. Policja skontaktowała się z najbliższym lotniskiem, ale tam powiedzieli, że radar nie zarejestrował żadnych obiektów na niebie. A gdyby było to coś materialnego, urządzenia z pewnością by to wykryły. Policja nie miała odpowiedzi. Kontrolerzy ruchu lotniczego również nie wiedzieli, co to było. Sprawa wywołała wielkie poruszenie w społeczeństwie. Wiele osób zaczęło przypominać sobie zjawisko, które miało miejsce dekadę temu i ponownie wysnuwano wnioski, że to UFO. Spory trwały zaledwie kilka dni. Pewien mężczyzna zadzwonił do lokalnej telewizji i przyznał, że to jego sprawka. Wyprodukował światła za pomocą flar i balonów z helem. Przywiązywał flarę do balonu, podpalił go i wypuścił w powietrze. Następnie kilka minut później powtórzył tę czynność. Potem znów z 4 naraz. Część świadków nie uwierzyło w tę historię i nadal upierało się przy pozaziemskiej proweniencji tajemniczych kul. Byli jednak w błędzie. Radary zauważyłyby coś, gdyby latały tam obiekty o metalowym kadłubie. Natomiast świecące balony i flary były zbyt małe, aby urządzenia mogły je wykryć. Poza tym wszystkie światła leciały na wschód. Wiatr tego dnia wiał właśnie w tym kierunku. No i czas spalania. Flary palą się mniej więcej 20 minut. Kiedy jedno z tych świateł zgasło, drugie paliło się przez kolejną minutę, a ostatnia zgasła po 20-30 minutach od zapalenia się pierwszej. Świadkowie wspominali właśnie takie przedziały czasowe. Pewien mieszkaniec postanowił przemówić, bo jak się okazało, był sąsiadem faceta, który przyznał się do zorganizowania mistyfikacji. Sąsiad widział go odpalającego racę około godziny 20, mniej więcej w czasie, gdy zaczęły się telefony na policję. Światła nad Phoenix stały się symbolem tego, jak łatwo jest oszukać ludzi i wywołać zamieszanie.